Reset Obywatelski. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Gorąco Was przepraszam za drobne opóźnienie. Chochliki nie dają nam żyć, ale my dajemy im radę. I dlatego już bez żadnych dodatkowych wstępów, ponieważ wszyscy czekają już ładnych 6 minut, zapraszam do studia naszą gościnię Klementynę Suchanow. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. Gdzie jesteś, powiedz na początek? Daleko w lesie. Ja się chowam po lasach. Nie ze strachu, po prostu pracuję nad nową książką. Książka książką, ale opublikowałaś artykuł, który wstrząsnął Polską. Artykuł na portalu Onet, który gorąco polecam. Będziemy mówić o faktach, które tam ujawniłaś, ale zanim przejdziemy do treści, to chciałbym, żebyś powiedziała o niezwykłej akcji, której częścią był ten artykuł. Tak, bo od kilku miesięcy, no już troszkę długich miesięcy, w grupie dziennikarzy z kilku krajów, dokładnie w tym momencie to była Holandia, Wielka Brytania, Chorwacja, Szwecja, ale dołączą do nas również inni w przyszłości. W każdym razie w tej grupie na razie opracowaliśmy nad mailami pochodzącymi z grupy tak zwanej Agendy Europe, która później zmieniła sobie nazwę po tym, jak została jej w ogóle istnienie, jak zostało kiedyś ujawnione. Więc od tego momentu w zasadzie istnieją pod inną nazwą Vision Network. Od 2019 roku, tak. Więc w zasadzie. No, trochę tak. Więc w zasadzie Agenda Europe jest tą starą nazwą, no, ale już jakby zwyczajowo tak o nich mówimy, bo tak się dali poznać po raz pierwszy. Pracowaliśmy nad, czytaliśmy tysiące maili, próbowaliśmy przejrzeć się przez to, zrozumieć, kto jest kim, przeanalizować, poukładać to sobie jakoś tematycznie i tak dalej. I przede wszystkim zrozumieć kontekst w tych kilku krajach, z których pochodzimy, żeby każdy z nas potrafił opisać to, co się na naszym podwórku dzieje. Czyli ja głównie zajmowałam się Ordo Iuris, ale głównie Ordo Iuris jest częścią Agendy Europe, aczkolwiek są tam też inne polskie organizacje, jak odłam hiszpańskiego Citizen Go. Ale w ogóle federacja tych wszystkich ugrupowań takich proliferskich jest tam również obecna w postaci swoich szefów. Była to bardzo ciekawa lektura, ale też również bardzo mozolna i taka męcząca praca. Udało nam się przebrnąć przez to wszystko, posegregować to jakoś, opisać i przedstawić Wam. No właśnie, i to było takie uderzenie międzynarodowe w międzynarodówkę, skoro różne media tak. W tej samej chwili. Tak, tak jak powiedziałam, była to współpraca nas tutaj pochodzących z kilku krajów, osób, które się tym tematem już zajmowały. Znaliśmy się z innych po prostu już publikacji, czytaliśmy się nawzajem w ostatnich latach i wiedzieliśmy, kto czym się zajmuje, więc w pewnym momencie, kiedy trzeba było się jakoś zjednoczyć, nie było to bardzo trudne już. No dobrze, to ja poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina, który tu walczy z chochlikami, żeby pokazał nam nasz skan numer jeden, przeznaczony na dziś, po to, żeby widzowie mogli sobie zwizualizować naszych bohaterów. O właśnie, to oni. Tego pana w aureoli to nie trzeba przedstawiać, to jest Władimir. Tak, to jest ilustracja ze szwedzkiej publikacji, od razu powiem. Bardzo mi się właśnie podoba ich podejście graficzne do tego tematu. Mieli chyba w sumie najlepsze z nas wszystkich. Mhm. Tak, więc pan w aureoli to Putin na tle orła dwugłowego, czyli herbu Rosji. I mamy dwóch panów poniżej Putina, którzy są bohaterami naszego dzisiejszego wieczoru. Możesz ich przedstawić? Tak, po lewej, mojej lewej, nie wiem jak Państwo to widzą, jest Władimir Jakunin, a po prawej z kolei jest młodszy oligarcha Konstantin Malofiejew. To są panowie bardzo znani z tego tak zwanego rynku konserwatywnego, bo oboje i organizowali, i finansowali tak zwaną międzynarodówkę konserwatywną, więc są to postacie w tym temacie, jeśli ktoś tym zajmuje lub słuchał już, coś na ten temat czytał, to już te nazwiska zna.
Tak, to są panowie, którzy walczą na świecie o tradycyjne wartości, tak zwane. Przy czym Władimir Jakunin, obecnie wielki promotor i sponsor putinowskiego prawosławia, przez wiele dziesięcioleci był ateistą, komunistą i wywiadowcą, szpiegiem KGB w Nowym Jorku. Małofiejew z kolei, oprócz tego, że zwalcza aborcję i prawa kobiet na całym świecie i prawa gejów, wsławił się również tym, że finansował pierwszą napaść Putina na Ukrainę w 2014 roku. I chcesz coś dodać jeszcze? Tak, chcę dodać, bo bardzo często mówimy o tych panach i troszeczkę się tak już wydaje, jakby jesteśmy tak oswojeni z tymi nazwiskami i nie do końca rozumiemy może zagrożenie, jakie jest z nimi związane. To są dwie bardzo mocne postaci. Jakunin był przyjacielem, kolegą z lat 90. w Petersburgu, kolegą Putina, mam na myśli to. Pracowali w tych samych latach jako właśnie oficerowie KGB. Putin w Dreźnie, Jakunin został oddelegowany do Nowego Jorku, do ONZ-u. Więc to jest to pokolenie oligarchów, które wywodzi się z lat 90. z kolesiostwa takiego, które się zrodziło w KGB. Natomiast Małofiejew jest człowiekiem już innego pokolenia. On jest urodzony w latach 70., pochodzi z rodziny matematyka, jakby ze świata nauki, z innego świata, to znaczy jego rodzina pochodzi. Natomiast on z czasem zaczął się wkręcać najpierw w biznes telekomunikacyjny i później powoli zaczął jakby zaskarbiać sobie troszeczkę łaski, ale tak naprawdę on miał duży apetyt na biznes i na duże pieniądze, troszkę nakradł i zdaje się, że zastawiono na niego taką pułapkę i od tej pory musiał zacząć służyć Kremlowi i wtedy dopiero darowano mu przeróżne winy, bo ma jakby na swoim sumieniu tam różne ciemne historie oraz sprawy sądowe z tym związane. Chodzi o to, że Małofiejew jest nowym takim oligarchą, o ile Jakunin jest na tym podwórku osobą już taką usankcjonowaną, który zna wszystkich, bo zna większość polityków europejskich, zwłaszcza dlatego wciąż nie jest na liście na przykład sankcji europejskich, a Małofiejew jest i Jakunin też jest, ale tylko w Stanach i zresztą oni są w różnych krajach, ale akurat w Europie Jakunin nie jest na tej liście. O tyle Małofiejew musiał sobie tę pozycję dopiero wypracować. I on rzeczywiście i szmuglował broń na wojnę w Ukrainie jeszcze w okresie Euromajdanu. On również już stał za różnymi religijnymi działaniami, gdzie bohaterowie, z którymi za chwilę będziemy mieli również do czynienia, byli też aktywni w Kijowie chwilę przed wybuchem Euromajdanu. To znaczy te same teksty dotyczące gej Europy i tak dalej były już tam szerzone przez te same postacie, o których za chwilkę, przypuszczam, będziemy mówić. Europa tak. Zdominowana przez gejów. To jest ta wizja, którą Rosjanie nas próbują zwieść. Tak, i którą tą wizję próbowali odstraszyć Ukraińców od zrzeszania się z Unią. Ale co najistotniejsze, Małofiejew jest wciąż aktywny, bo o ile Jakunin szedł gdzieś troszkę na bok, co nie znaczy, że nie jest aktywny, być może został oddelegowany do dużo poważniejszych rzeczy, o których się po prostu nie mówi, o tyle Małofiejew rzeczywiście bardzo otwarcie, nawet na swoim prywatnym telegramie, opisuje wszystko to, co robi. A to, co robi, to jest między innymi pomaganie w porywaniu ukraińskich dzieci. On nawet tworzy swoje własne bataliony do walki ochotników, takich z klubów sportowych, z klubów piłkarskich, których wysyła do Donbasu. Był taki moment, kiedy chciał zastąpić Prigożyna, uznał Prigożyna właśnie tutaj, że zdradził i tak dalej, więc jakby próbował wejść w tę rolę. Więc mamy do czynienia z ludźmi, którzy owszem mówią o konserwatywnych wartościach, o kościele, Bogu i klęczą i całują pierścienie oraz obrazy, ale tak naprawdę zajmują się rzeczami dużo poważniejszymi, to znaczy wojną, konfliktami, służeniem Kremlowi i Putinowi się osadzonemu tam na tronie. To są postaci, które tylko z pozoru mogą się wydawać osobami religijnymi. To poproszę o następny skan przygotowany na dziś. Ten człowiek, którego poznałaś osobiście, kto to jest? To jest Aleksiej Komow, o którym właśnie mówiłam,
jego miałam na myśli, kiedy mówiłam o tej działalności, która również w Ukrainie została rozkręcona w przededniu Euromajdanu. I w tym samym czasie Komo właśnie z drugim kolegą, którego możesz już pokazać, Pawłem Parfintiewem, który jest dużo mniej znany, bo twarz Komowa jest znana, natomiast Parfintiew był mi znany, ale ciągle nie wiedziałam, jaką dokładnie pełnił rolę w tym wszystkim, oprócz tego, że był prawnikiem i pisał różne rezolucje do ONZ-u, z którymi Komo wychodził. Przepraszam, zanim przejdziemy do Parfintiewa, może powiedz dwa słowa o Komowie, o tym, o jego rodzinnym, zawodowym zapleczu, dokonaniach, bo to bardzo niezwykła postać. No Komow jest z tego samego pokolenia, co Małofiej. To są dzieci z lat 70. On akurat sporą część dzieciństwa spędzał poza Rosją, ponieważ jego ojciec był, jak to powiedział, dyplomatą. Aczkolwiek nie udało mi się znaleźć tego dyplomaty na żadnej liście dyplomatów rosyjskich, co jakby w terminologii rosyjskiej uznaje się wtedy, że to są ci dyplomaci tacy po cichu, czyli pracujący przeważnie dla służb. I rzeczywiście jego ojciec później tłumaczył w latach 90. przeszedł jakby chyba z działalności jakiejś właśnie, nie wiem, dla których służb, prawdopodobnie dla KGB, bo dosyć taki typowy jest, to są tutaj takie, pojawiają się takie typowe rysy po prostu dzieci KGB i kariera również dzieci KGB, bo w KGB dziedziczy się jakby KGB, to znaczy dzieci KGBistów zostają też często KGBistami. No i Komo jest osobą, która pełni kluczową rolę, jeśli chodzi o reprezentowanie, pełnił, jeśli chodzi o reprezentowanie Rosji, bo teraz te rzeczy się troszkę pozmieniały i nie wiadomo dokładnie, kim on w tym momencie jest. On występuje wciąż, jest proszony o wywiady jako taki reprezentant, ale tam się coś dzieje nowego, czego jeszcze do końca nie rozszyfrowałam, więc zostawmy to na boku. Jest to człowiek, który w Rosji był twarzą tego ruchu konserwatywnego, który reprezentował Rosję, Małofiejewa w jego biznesach na zagranicę. I jeśli gdzieś Komowa jest pełno na wszystkich konferencjach, spotkaniach, jego jest pełno w internecie, on był wszędzie przedstawicielem tej konserwatywnej międzynarodówki, którą Rosja w tym momencie, czyli prawie 10 lat temu, wystrzeliła w świat zachodni jako takie przygotowanie, miękkie przygotowanie prawdopodobnie pod konflikty, które miała na myśli, a o których nie widzieliśmy jeszcze, ale o czym już alarmowaliśmy od jakiegoś czasu, że to jest rodzaj, że ten kanał konserwatywny, który oni wykorzystują i w którym zauważamy właśnie takie niebezpieczne poczynania, występowania przeciwko prawom człowieka, ale także konfliktowanie nas na tej płaszczyźnie, bo to jest chyba najgorsze, że ja uważam, że gdybyśmy chcieli naprawdę porozmawiać o aborcji, to byśmy prawdopodobnie w jeden dzień siedząc przy stole tę sprawę sobie bardzo gładko załatwili, gdybyśmy mieli do czynienia po prostu z osobami konserwatywnymi jako takimi. Natomiast tutaj oczywiście chodzi o coś innego, nie chodzi wcale o żadne wartości konserwatywne, tylko chodzi o pewne cele geopolityczne Rosji, które Komow realizował poprzez właśnie te konserwatywne środowiska i te konserwatywne środowiska dały się na to złapać, bo wydawało im się, że są słabe i że potrzebują właśnie jakiegoś wsparcia i uchwyciły się tego wsparcia znajdując sojusznika w Rosji. I to jest właśnie z jednej strony ich siła, bo widzimy, jak oni są mocni wszędzie, ale z drugiej strony de facto będzie to ich pognębiającą słabością na przyszłość, bo nie wiem, jak w przyszłości ruch konserwatywny będzie mógł się podnieść po takiej kompromitacji. Tak. Znaczy z kolegowania się z reżimem. Mhm. Tak, został wykorzystany przez Rosję do rozpalania wojny domowej w naszych krajach. I poproszę o następny skan. Chciałem, żebyś powiedziała jeszcze parę słów o tym, co połączyło tych dwóch panów, Aleksieja Komowa i Jerzego Kwaśniewskiego, prezesa Ordo Iuris. Pan Jerzy Kwaśniewski no, z pewnością ogląda nas, bądź obejrzy, więc pozdrawiam serdecznie. Jak wiemy, jest to prezes Fundacji Ordo Iuris, którą wszyscy znają, nie trzeba przedstawiać. I jeden i drugi należeli do tak zwanej grupy Agenda Europe. Wyjaśnię, co to jest. Grupa Agenda Europe to była po prostu taka mailingowa grupa, tak się nazwała, w której miano planować właśnie różne ruchy legislacyjne zgodne z nie wiem, celami tej grupy, czyli zakazami aborcji, ograniczaniem praw osób LGBT, wycofywaniem antykoncepcji, ale także próbami zakazania rozwodów.
wieloma innymi, czy wypowiadanie konwencji stambulskiej, z wszystkimi tymi rzeczami, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. I ta grupa właśnie, co ciekawe, od początku ukonstytuowała się gdzieś na przełomie 2012 i 2013, czyli dokładnie w momencie, kiedy Ordo Iuris powstaje. I ta grupa od początku, bo mówimy o Agendzie Europe, czyli mówimy o Europie, od początku byli tam zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie z tych bardzo takich radykalnych organizacji religijnych, które no, można nazwać po prostu oszołomskimi, takimi ekstremistycznymi, które przyniosły, których taktyki obserwujemy w Europie od właśnie kilku lat, bo wcześniej tego takiego zjawiska u nas na naszym terenie nie było. Więc ta grupa mailingowa była taką po prostu sobie grupą lobbystyczną i można by powiedzieć, że no po prostu różni ludzie łączą się, żeby wspólnie działać, nie ma w tym nic złego. No, to zło było w tym, że byli tutaj właśnie tacy ludzie wsadzeni jak Komow, reprezentujący Małofiejewa. I pan Kwaśniewski może się tłumaczyć, że on nie wie, kim Komow jest, żeby go nie spotkał, czy coś tam, ale ta grupa, kiedy się czyta wszystkie te maile, kiedy się widzi, jak pojawia się temat Rosji, jak czasami ludzie w tej grupie reagują krytycznie wobec Rosji, ale o to chodzi, że jest tam grono jakichś 15 osób, założycieli tej grupy mailingowej, którzy są w kontakcie z Komowem, którzy znają się z Małofiejewem prawdopodobnie, którzy jeździli często do Moskwy, którzy uczestniczyli razem w różnych konferencjach, spotkaniach tajnych, nietajnych, którzy dzielą też pieniądze w jedną i w drugą stronę, bo pieniądze idą ze strony Rosji, jak wiemy, ale też czasami bywa tak, że Europejczycy płacą Rosjanom za coś tam, za jakieś usługi, za jakieś strony internetowe i tak dalej. Muszę przerwać, żeby cię pochwalić. Klementyna Suchanow, proszę Państwa, jest osobą, która udowodniła przy pomocy rachunków, czarno na białym, rachunków bankowych, papierów bankowych, że panowie oligarcha Małofiejew i pan Komow, którego tutaj widzimy, że oligarcha Małofiejew przy pomocy pana Komowa sponsorował hiszpańską organizację Citizen Go, która później przesłała pieniądze do Ordo Iuris pana Jerzego Kwaśniewskiego. Tak, i przesłała pieniądze dokładnie na spotkanie właśnie Agendy Europe w Warszawie w 2016 roku. Czyli w tym momencie, kiedy my się szykowałyśmy do pierwszego strajku kobiet, 3 października, oni mieli spotkanie w Warszawie. I co chciałam powiedzieć, pan Kwaśniewski, tak jak wielu innych członków, mógł nawet nie wiedzieć, bo właśnie tu jest dla mnie zagadka, bo o ile Kwaśniewski dołącza do grupy później, o tyle Stępkowski, wcześniejszy prezes Ordo Iuris, jest w tej grupie od początku. I rzeczywiście to widać, że niektóre osoby nie rozumieją roli, jaką Rosja pełni w tej grupie, bo to wygląda tak, że kiedy pojawia się temat Ukrainy na przykład, to wychodzi właśnie wtedy Parfientiew, o którym za chwilę będziemy mówili, właśnie momencik, kolega. Poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina, żeby pokazał nam kolejnego Rosjanina, który działa w tej grupie. To jest Paweł Parfientiew. On tu na zdjęciu jest razem z kardynałem katolickim Raymondem Berg, który opiekował się słynną ultrakonserwatywną organizacją Zakon Maltański, która niestety też ma dużo do powiedzenia w Polsce. Najwyraźniej się panowie dogadują. I jeśli dobrze zrozumiałem, to Paweł Parfientiew też jest człowiekiem Konstantina Małofiejewa. Tak, o Leonie, Raymondzie Leo Berku można powiedzieć więcej, dlatego że on jest bardzo znanym krytykiem Franciszka, obecnego papieża, i on jest jakby takim przywódcą takiego radykalnego ramienia w kościele antyfranciszkańskiego właśnie, z którym wszyscy w zasadzie z tej całej grupy się z nim spotykają, często można znaleźć zdjęcia tego czy owego pana, przeważnie pana ze spotkań właśnie z tym kardynałem, amerykańskim kardynałem. I Parfientiew jest prawnikiem i on współpracował razem z Komowem w takiej organizacji, którą sobie Komow założył, nazywało się to Family Policy Rule. My jego twarzy nie znaliśmy do tej pory, bo on siedzi w Rosji, on raczej tak dużo nie podróżował, był raczej osobą taką w cieniu, natomiast w mailach Agendy Europe widać, że on bardzo jest aktywny
I on najczęściej komentuje takie rzeczy dotyczące Rosji, prawa rosyjskiego, czy prawa ONZ-u, czy właśnie Ukrainy, nazywając to, co się mówi jakby o Ukrainie, że to są, co Rosja robi w Ukrainie, że to są kłamstwa, a mówimy jeszcze o kontekście aneksji Krymu i tak dalej. Czyli zawsze jest taki schemat, że w momencie, kiedy pojawia się temat Rosji i nawet zdarzają się osoby, przyznaję, w grupie Agenda Europe, tej mailingowej grupie, którzy mają krytyczne zdanie na temat Rosji albo bronią na przykład Ukrainy, tak jak pewien Austriak Reinhard Klotze, który wypowiedział się w tym moim artykule, mówiąc wprost, że rzeczywiście on zdaje sobie sprawę, że grupa była używana, była już przez Rosjan, że była infiltrowana przez Rosjan, że to jest naturalna rzecz, którą Rosjanie robią i że był w tej grupie, po czym wyszedł, czy to już jest prawda, to pozostawmy, natomiast i Rosjanie wtedy w takich momentach, kiedy właśnie pojawia się taki konflikt na punkcie Rosji, wychodzą właśnie w postaci Parfientiewa i tłumaczą ten rosyjski punkt widzenia. Bądź kiedy nie wychodzi Parfientiew, wychodzi któraś z osób jak Leo von Dusburg, który jest Holendrem, takim jednym z pierwszych ludzi na Zachodzie, ludzi Małofiejewa, bądź pojawia się Sofia Kubin na przykład, która jest administratorką grupy Niemka z takich radykalnych dosyć katoliczek, i też pacyfikuje dyskusję, więc wtedy próbują mówić tak, słuchajcie, w tej grupie zajmujemy się tylko tam zakazami aborcji, a tematy rosyjskie czy Ukrainy to nie jest nasza sprawa, więc o tym nie dyskutujmy, bo zajmijmy się tym, co nas łączy. Wtedy po prostu tak jest odgrywana taka sytuacja, kiedy wychodzi temat rosyjski jako temat drażliwy w grupie. Więc wracając do pana Kwaśniewskiego. Ja sądzę, że wiele, znaczy widać to, to już nie sądzę, tylko teraz widać to, wiem, że wiele osób w tej grupie nie zdawało sobie sprawy, do czego ta grupa de facto jest używana. I prawdą jest, jeśli wyjdą teraz jacyś członkowie Agendy Europe i zaczną mówić o tym, co tam się działo, że wielu z nich mogło sobie nie zdawać sprawy, bo zostali skaptowani do czegoś, czego sensu nie znali. Grupa została stworzona najpierw przez 15 osób i to jest taka struktura, że 15 osób trzyma grupę, zaczyna zapraszać jakieś osoby, które uznaje, że są takie ok, które czują, że są pewne. Ta grupa potem im się rozrasta w 2016 roku po zjeździe w Warszawie i jest tam już ponad 400 organizacji i wtedy już czują, że przestają panować i wtedy właśnie się pojawiają takie konflikty na punkcie Rosji, bo wcześniej aż takich nie ma. I później jest taka próba ukrócenia tego i jednak po zmianie nazwy w 2019 roku zmieniają też adres mailingowy ponownie i postanawiają troszeczkę tę grupę wyczyścić, więc niektóre osoby odpadają i jakby powrócić do tego stanu takiej grupy bardziej zaufanej, bardziej sekretnej, bo oni za każdym razem powtarzają, że to jest właśnie grupa sekretna, spotkania są sekretne, nie można nagrywać, nie można umieszczać zdjęć tych spotkań i tak dalej. Sekretna, a jednak maile wyciekły. Poproszę o następny skan, żebyśmy sobie zobaczyli obu tych panów, pana Parfientiewa z bliska, a obok pana Aleksandra Stępkowskiego, który był pierwszym prezesem Ordo Iuris, tak. I który blisko z panem Parfientiewem współpracował. Chciałem, żebyś nam powiedziała, na czym ta współpraca polegała. Tak, to jest właśnie najciekawsze i pan Stępkowski po prostu nie ma tutaj już żadnego ratunku, bo gdyby chciał zaprzeczać, że nie wiedział, że w grupie są takie osoby, nie wiedział, że są w ogóle jacyś Rosjanie, jest to nieprawdą, ponieważ są maile, z których no, czarno na białym stoi, że razem nawet pracowali nad pewnymi tematami w takich podgrupach. Także wtedy, kiedy było dla pana Stępkowskiego z Ordo Iuris korzystne, żeby skorzystać z pomocy, ekspertyzy rosyjskiego prawnika, to z niej korzystał, bo uważał, że najważniejsze jest dobrnięcie do celu, czyli do zakazów aborcji na przykład, bo Polska była dla całej tej grupy bardzo istotnym takim motywatorem i zakazy, które u nas się zaczęły pojawiać, były jakby triumfem całej grupy i wszyscy tam trzymali kciuki. Jest bardzo dużo korespondencji na temat projektu z 2016, to znaczy, który poznaliśmy w 2016, projektu Stop Aborcji i tam widać, jak wszyscy się mobilizują wokół tego projektu, uznając, że to jest ich taki flagowy
projekt, który pozwoli otworzyć drzwi do podobnych zakazów w innych krajach. I wtedy pan Stępkowski nie ma żadnych oporów, żeby pracować z Pawłem Parfiętiewem. Nie wiem, co wiedział na jego temat. Zadałam mu pytania, czy znał, od kiedy znał. Oczywiście nie odpowiedział mi na nie, nie skorzystał z tej okazji. A myślę, że to jest ten moment, kiedy pan obecnie sędzia Sądu Najwyższego powinien odpowiedzieć nam na takie pytania. No właśnie. Co robił w tej grupie, ile wiedział, kim był Parfiętiew. I z jakimi jeszcze Rosjanami się kontaktował, w jakich sprawach, tak. Bo to jest przerażające. Tak. Ten człowiek, ten po prawej, ten po lewej to jest Parfiętiew, człowiek Putina i oligarchy Małofiejewa. Ten po prawej, Aleksander Stępkowski, jest sędzia Sądu Najwyższego w Polsce, rzecznik Sądu Najwyższego. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Przez chwilę pełnił obowiązki prezesa Sądu Najwyższego. Wcześniej był wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie PiS. I w twoim artykule czytam, że on współdziałał z Parfiętiewem po to, żeby pchać ONZ do polityki antykobiecej, do rezolucji antykobiecych, że podpisał też list poparcia dla Putina, to znaczy Ordo Iuris. W imieniu Ordo Iuris. Stępkowskiego. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tym liście do Putina i o tej współpracy na forum ONZ? Tak. List poparcia dla Putina to był pierwszy projekt, który tak naprawdę, do którego zostali wykorzystani członkowie tej przyszłej grupy Agendy Europe. I to widać po mailach Komowa, które znamy z innego przecieku, kiedy mówiłeś, że ja tutaj jestem taka dobra, że wam opowiedziałam o tym. Opowiadam wam o tym, bo znam te wszystkie rzeczy po prostu z przecieków. Są hakerzy na świecie, którzy robią taką robotę, ja tylko z tej roboty korzystam, więc nie jest to jakby, nie jest moja zasługa. Są odważni ludzie, którzy potrafią i wiedzą, kto jest na tyle niebezpieczny, że powinniśmy o nich znać prawdę. I to środowisko również zostało przez ukraińskich większości, ale też hiszpańskich, rosyjskich hakerów uznane za na tyle niebezpieczne, że są hakowani właśnie od kilku lat i w ten sposób poznajemy prawdę na ich temat, bo inaczej byśmy nie widzieli tych rzeczy. Więc pierwszą czynnością, którą członkowie tej grupy, którzy wszyscy wywodzili się tak naprawdę z World Congress of Families, i stamtąd się znali, więc... że World Congress of Families, Światowy Kongres Rodzin, to ultraprawicowa międzynarodówka sponsorowana przez oligarchę Jakunina, przyjaciela Putina, którego widzieliśmy na początku tego programu. Tak, oraz Małofiejewa również w przypadku kongresu w Moskwie, który się odbył w 2014 już po aneksji Krymu, gdzie był wysłaniec Ordo Iuris. Aczkolwiek był tam w sposób sekretny, był też założyciel Ordo Iuris, czyli Stowarzyszenie Piotra Skargi. Wracając do tematów, z maili, które zostały zhakowane ze skrzynki Komowa, z listów do Małofiejewa, dowiadujemy się, że cała ta grupa tych założycieli Agendy Europe, którzy wywodzą się z kongresu, zorganizowała taki list wsparcia dla Putina w momencie, kiedy on podpisał, zamierzał podpisać ustawy wymierzone w osoby LGBT. To był czerwiec 2013 roku i w zasadzie wtedy właśnie powstaje Ordo Iuris i Ordo Iuris już świeżutko powstałe, już się podpisuje swoją nazwą pod tym listem. Ten list jest, nie ma go obecnie w internecie, bo został po wybuchu wojny w 22 roku usunięty z internetu ze strony takiej hiszpańskiej, jednej z hiszpańskich grup, ale jest oczywiście w archiwum internetu, więc nie przepadł i dowód mamy. Więc tak to wyglądało, tak wyglądały początki Agendy Europe i do tego tak naprawdę była ona wykorzystywana, tak naprawdę była wykorzystywana właśnie do celów szerzenia propagandy rosyjskiej, wspierania Rosji właśnie na poziomie ONZ-u, bo tam jest bardzo dużo rozmów na temat ONZ-u, próby wpływania na rezolucje, zmieniania rezolucji, bardzo dużo jest prawniczego żargonu, organizacji prawnych amerykańskich, jak Alliance Defending Freedom albo organizacja Sharon Slater, która jest odpowiedzialna za wprowadzanie praw anty-LGBT w Ugandzie, a prawa anty-LGBT w Ugandzie są po prostu związane z karami śmierci za bycie osobą homoseksualną, więc to są rzeczy straszne, właściwie kryminalne powiedziałabym, barbarzyńskie. Zbrodnicze. Tak, i w takich rzeczach ci panowie biorą udział.
I do tego ta grupa została stworzona. Z jednej strony właśnie ten inicjalny krok podpisania listu do Putina to był taki trochę chrzest bojowy, mam wrażenie, ze strony Komowa. Był: zbierzmy wszystkich i zobaczmy, czy są w stanie pokonać ten strach przed, no tutaj rosyjski prezydent Putin nie miał najlepszego PR-u, ale wciąż jeszcze w tamtym czasie, bo mówimy o 2013 roku, jeszcze się nie dał poznać jako ten Putin, którego znamy już dzisiaj, aczkolwiek oczywiście ci, którzy znali Putina, to i tak już wiedzieli, co to jest za koleś, ale no, wchodzenie we współpracę, podpisywanie listu do wsparcia Putina w wprowadzaniu czegoś takiego, to jest pokonanie pewnego progu wstydu chyba, czegoś takiego. Ale i przeszli ten krzesł. To jest przykład na to, że opowieści, jakoby Polska była antykremlowska całkowicie, są nieprawdziwe. Mhm. W Polsce podpisujesz list poparcia dla Putina, a potem PiS cię robi wiceministrem spraw zagranicznych i sędzią Sądu Najwyższego. Bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i za ten artykuł, który gorąco polecam i nie mogę się doczekać twoich następnych publikacji. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję również, do widzenia, cześć. Zanim przejdę do następnego tematu naszego dzisiejszego spotkania, chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jeden wątek, który się pojawia w artykule Klementyny Suchanow. Poproszę o kolejny skan przeznaczony na dziś. O, tu mamy takiego pana, który się nazywa Alessandro Fiore. W artykule czytamy, że współpracował z Ordo Iuris, to Włoch. I w imieniu organizacji Pro Vita e Familia, czyli organizacji na rzecz życia i rodziny. I szukając w internecie znalazłem właśnie taki ładny skan, który całkowicie potwierdza to, co Klementyna napisała. Pan Alessandro Fiore mówi tutaj, że razem ze swoim stowarzyszeniem przyłącza się do Instytutu Ordo Iuris. I tak się składa, że pan Alessandro Fiore, poproszę o następny skan, to jest syn innego Włocha, który się nazywa Roberto Fiore. Tutaj nie trzeba daleko szukać, znany jest on w Wikipedii, pan Roberto Fiore i nie tylko, i służbom specjalnym na całym świecie. Roberto Fiore to terrorysta, który był współodpowiedzialny za zamach bombowy w Bolonii, gdzie zginęło 85 osób, musiał uciekać z Włoch. I przez wiele, wiele lat musiał się ukrywać, musiał mieszkać poza Włochami. To jest faszysta i to jest zwolennik Putina, o czym czytamy na dole tego skanu, bo ja tu połączyłem fragment Wikipedii polskiej i Wikipedii anglojęzycznej. Więc takich niezwykłych sojuszników ma Ordo Iuris. To byłoby już tyle. Na koniec, na tyle jeśli chodzi o ten artykuł. Poproszę jeszcze tylko o następny skan, żebyśmy mogli sobie zobaczyć nagłówek tego artykułu. Kochani, widzicie tutaj tekst nagłówka: antyaborcyjna międzynarodówka pod kuratelą Kremla. Ujawniamy e-maile grupy, w której działa Ordo Iuris. Kochani, po zakończeniu tego programu koniecznie polecam wygooglować sobie ten artykuł, ten nagłówek i cały artykuł, przeczytać, przesłać znajomym link, zamieścić w mediach społecznościowych. Cała Polska powinna przeczytać ten artykuł Klementyny Suchanow. No, a teraz przechodzimy od makroskali do mikroskali, chociaż może też nie do końca mikro. Mówiliśmy o działaczach działających na forum międzynarodowym, a teraz przechodzimy do kogoś, kto działa na forum polskim, niekiedy też bardzo lokalnym, aczkolwiek ta osoba też ma swoje związki z zagranicą. Proszę Państwa, to jest to, co zobaczyłem w jednym z bloków na Muranowie. Mieszkam na Muranowie, więc można powiedzieć, że tutaj załatwiam sprawę sąsiedzką. To, co widzicie, to jest zdjęcie, fragment zdjęcia drzwi w jednym z bloków na Muranowie, ponieważ tak się złożyło, że wszedłem do tego bloku i zobaczyłem, od razu jak tylko wszedłem, w pierwszych drzwiach zobaczyłem, że ktoś wetknął taką ulotkę, w drzwi ulotkę reklamującą Krzysztofa Roberta Górskiego, kandydata PiS do Rady Dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Pan Górski jest
jedynką, jest numerem jeden na tej liście, więc tutaj przynajmniej w zakresie lokalnym, na forum lokalnym jest bardzo ważny. Poproszę o kolejny skan. Tu połączyłem dwa zdjęcia, dwóch różnych fragmentów drzwi, bo jak szedłem dalej i wyżej, wspinając się po schodach, i jak szedłem tą klatką schodową, to w każdych drzwiach widziałem właśnie tę ulotkę. Poproszę o kolejny skan. I im dalej szedłem, tym dalej było tych ulotek, tym więcej było tych ulotek wetkniętych w drzwi, a ja szedłem i szedłem. Poproszę o kolejny skan. I trafiałem ciągle na ulotki. Tu proszę, ulotka, pan Krzysztof Robert Górski w postaci sterczącej. Ja te ulotki zebrałem. Sobie tutaj mam je. A dlaczego je zebrałem? Dlatego, że, poproszę o kolejny skan, no ta zmasowana kampania pana Górskiego doprowadziła do zaśmiecenia klatki schodowej. Porozmawiałem z mieszkańcami bloku i oni mi powiedzieli, że pan Górski sam osobiście roznosił te ulotki i dzwonił ludziom do drzwi, bo najwyraźniej z każdym chciał porozmawiać, ale pewna pani z Muranowa mi powiedziała, że go nie wpuściła, no bo się przestraszyła nieznajomego mężczyzny, który jej się dobijał do drzwi, ale potwierdziła, że przez wizjer widziała dokładnie, to jest ta sama twarz, którą później znalazła na ulotce. Przyznam się, że się trochę zdenerwowałem, bo tu, gdzie mieszkam, jakoś tak się składa, że to pisowcy śmiecą. Teraz pochodziłem sobie po osiedlu, znalazłem parę ulotek demokratycznych kandydatów, ale one były grzecznie włożone do takiej specjalnej skrzynki na ulotki. Znalazłem trzy ulotki młodego kandydata Koalicji Obywatelskiej na Trawniku, co mi się nie podoba, ale prawdopodobnie to wyglądało to tak, jakby on je rozdawał ludziom, a ludzie je później wyrzucali na trawnik. No niemniej powinien był coś zrobić, żeby zadbać o te trawniki, ale to naprawdę malutka rzecz w porównaniu z tym zaśmieceniem klatki schodowej, które zafundował mieszkańcom bloku na Muranowie pan Krzysztof Robert Górski, numer jeden PiS do Rady Dzielnicy Warszawa Śródmieście. Postanowiłem sprawdzić, kim jest Krzysztof Robert Górski. Poproszę o kolejny skan. Okazało się, że Krzysztof Robert Górski to jest całkiem poważny polityk, który, jak mówi Wikipedia, jest dyrektorem Biura Współpracy i Handlu Międzynarodowego w Centrali Poczty Polskiej. I w 2019 roku kandydował do Sejmu z listy PiS, ale się nie dostał. Poproszę o kolejny skan. Przyjrzałem się tym wyborom i tam przeczytałem w materiałach z 2019 roku, które tutaj widzimy, że pan Krzysztof Robert Górski już wtedy odpowiadał w Poczcie Polskiej za współpracę międzynarodową. Tylko wtedy to biuro się nazywało inaczej, nazywało się Biuro Strategii Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, nie było mowy o handlu. W tej chwili to biuro się nazywa Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki, czyli jak widać różne rzeczy się zmieniają, ale współpraca międzynarodowa zostaje i pan Krzysztof Robert Górski też zostaje na tym stanowisku. To zaciekawiło mnie bardzo, jak on tutaj sobie poradził, że tyle czasu był na tym stanowisku, a może nawet jest, zapytałem sam siebie i zwróciłem się w tej sprawie do Poczty Polskiej. Wysłałem takiego maila, poproszę o kolejny skan. Szanowni Państwo, zwracam się z następującym pytaniem. Czy Krzysztof Robert Górski jest obecnie dyrektorem współpracy międzynarodowej i filatelistyki? Czy mógłbym się skontaktować? Ze względu na krótki cykl wydawniczy proszę jak najszybszą odpowiedź na moje pytanie. Poproszę o następny skan. No i przyszła taka odpowiedź. Szanowny Panie Redaktorze, potwierdzamy zatrudnienie Pana Górskiego na wskazanym stanowisku. Czyli coś się w Poczcie Polskiej zmieniło, nie mogę narzekać, bo dostałem tego samego dnia odpowiedź.
albo zaraz następnego dnia. No w każdym razie w przeciągu doby dostałem odpowiedź na moje zapytanie, więc to jest zmiana na dobre po tym, jak PiS utracił władzę. No ale jak widzimy, pan Górski się nie zmienił na swoim stanowisku i mimo, że on kandyduje do Rady Dzielnicy z ramienia PiS, mimo, że jest politykiem PiS, nadal pracuje w Poczcie Polskiej, mimo, że PiSowcy Polskę zdradzili, niszczyli, ograbiali i między innymi Pocztę Polską też wykorzystywali do rzeczy haniebnych, takich jak słynne wybory kopertowe. Poproszę o kolejny skan. Postanowiłem sprawdzić, kim są koledzy pana Krzysztofa Górskiego, no bo to taki twardy zawodnik, że przetrwał tyle lat i nawet zmianę władzy przetrwał, więc rzuciłem okiem na jego kolegów, zobaczyłem, że on w stowarzyszeniu Instytut Pocztowy jest członkiem zarządu, a prezesem zarządu tego stowarzyszenia był przez okres, już mówię jaki, muszę się przyjrzeć bliżej, przez rok był Przemysław Sypniewski. Kim jest pan Przemysław Sypniewski? Poproszę o kolejny skan. Tu widzimy skan z serwisu Rejestr IO, gdzie widzimy, że pan Przemysław Sypniewski obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej firmy spedycyjnej Terramar. Wcześniej był w Radzie Nadzorczej Banku Pocztowego, ale był też prezesem Poczty Polskiej, a wcześniej był kolegą pana Krzysztofa Górskiego w Stowarzyszeniu Instytut Pocztowy. Był prezesem pana Górskiego w tym stowarzyszeniu. No i nic dziwnego, że jak prezes Stowarzyszenia Instytut Pocztowy został prezesem Poczty Polskiej, to jego kolega Krzysztof Górski z tego stowarzyszenia też dostał posadę w Poczcie Polskiej. No wszyscy wiemy, jak działają PiSowcy. Postanowiłem sprawdzić, kim więc jest ten kolega, szef i protektor Krzysztofa Górskiego, Przemysław Sypniewski. Postanowiłem sprawdzić, jakich ma jeszcze kolegów, co robi. Poproszę o kolejny skan. Okazało się, że Przemysław Sypniewski współpracował blisko w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie z niejakim Mariuszem Muszyńskim. Może nie powinienem mówić niejakim, bo Mariusz Muszyński to postać bardzo sławna. Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie wbrew swojej nazwie niekoniecznie służyła pojednaniu Polaków i Niemców. Można znaleźć liczne opinie na temat tego, jak ta fundacja raczej jątrzyła i podgrzewała polsko-niemieckie konflikty. A ten Mariusz Muszyński właśnie, który był przewodniczącym zarządu fundacji, kiedy pan Sypniewski, protektor Górskiego, był sekretarzem zarządu, ten pan Muszyński to słynny Mariusz Muszyński, wiceszef pseudo-Trybunału Konstytucyjnego, który sobie Jarosław Kaczyński upichcił, i pan Muszyński to były funkcjonariusz polskich służb specjalnych Urzędu Ochrony Państwa w latach 90. To, co widzimy na dole skanu, to nagłówek jednego z artykułów Gazety Wyborczej na ten temat. Poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan. Coś nam się tutaj zacięło chyba. Pan Muszyński i jego praca w UOP to bardzo...
Halo, halo, proszę Państwa, jestem znowu, chyba dotykamy dzisiaj, z Klementyną dotknęliśmy, albo teraz z Muszyńskim dotknąłem jakiegoś bardzo wrażliwego tematu, bo widzę, że chochliki szaleją, szaleją jak opętane. Więc proszę Państwa, tutaj mamy fragment artykułu Gazety Wyborczej, gdzie jest mowa o tym, że Muszyński działał w Niemczech, czyli przeciwko Niemcom, że szkolił się w ośrodku kształcenia wywiadu w Starych Kiejkutach, gdzie egzamin końcowy zdał z wynikiem miernych, oceny kwalifikacji psychologicznych, intelektualnych miał poniżej średniej, ale jednak, jak można przeczytać w licznych publikacjach, przede wszystkim Gazety Wyborczej, no, odniósł sukces, ponieważ opiekował się ważnym współpracownikiem UOP-u, byłym konfidentem SB, a w każdym razie człowiekiem zarejestrowanym jako konfident SB, TW Wolfgang, który miał też obiecującą małżonkę Julię Przyłębską, później szefową Muszyńskiego w pisowskim pseudo-trybunale konstytucyjnym. I Gazeta Wyborcza pisała, że oboje państwo Przyłębscy byli po prostu agentami Muszyńskiego i on został oddelegowany do Trybunału Konstytucyjnego, żeby Przyłębskiej, swojej dawnej agentki, później pilnować. No więc takiego ciekawego kolegę miał pan Sypniewski, promotor i protektor naszego dzielnego pisowca, pocztowca, ulotkowca Krzysztofa Górskiego. Miał też pan Sypniewski innych interesujących znajomych. Poproszę o kolejny skan. Na początku swojej kariery pan Sypniewski był prezesem, a także członkiem Rady Fundacji Rozwoju Komunikacji Społecznej, piękna nazwa, i wszedł do tej fundacji jako prezes 14 marca 2002 roku i tego samego dnia członkiem rady tej fundacji został Artur Zawisza, ultraprawicowy polityk, jego buźkę taką małą, bo większa mi się nie zmieściła, widzimy po prawej stronie na dole, w samym rogu. Zawisza to jest człowiek, który między innymi w 2012 roku przemawiał na marszu ultraprawicowców w Warszawie, który oni sobie nazwali Marszem Niepodległości. Wiemy, co to jest, marsz ultraprawicowców i chuliganów. I na tym marszu pan Zawisza bardzo poetycznie zapowiadał, że nasi żołnierze wkroczą do Wilna i Lwowa. Zapewne po to, żeby drogą zbrojną odzyskać dla Polski te miasta. No, łatwo się domyślić, że nic bardziej by nie ucieszyło Rosjan niż wojna Polski z Litwą i Ukrainą. Ale na tym nie koniec. Poproszę o kolejny skan. W tej samej fundacji, tego samego dnia, co pan Sypniewski, co pan Zawisza, pojawił się niejaki Iwo Bender. Iwo Bender, też 14 marca 2002 roku, czyli tego samego dnia, co pan Sypniewski, protektor naszego pisowca, pocztowca, ulotkowca Krzysztofa Górskiego. Pan Iwo Bender został członkiem fundacji i członkiem rady. Kim jest pan Iwo Bender? Poproszę o kolejny skan. Mamy już kolejny skan. Iwo Bender to pisowiec, pisowski polityk, działacz, ekspert. Syn Ryszarda Bendera, którego widzimy po lewej. Ryszard Bender, senator związany z antyzachodnią Ligą Polskich Rodzin, a przede wszystkim związany z tym panem w okularach, którego widzimy na zdjęciu, czyli z Tadeuszem Rydzykiem. To był jeden z najzacieklejszych pretorian, można powiedzieć, i najwierniejszych sojuszników Tadeusza Rydzyka, którego związki z Rosją zostały dokładnie udokumentowane w książce Rydzyk i przyjaciele, którą bardzo Państwu polecam. I tutaj mamy też na tym skanie fragmenty dwóch artykułów. Artykułu z serwisu gazeta.pl, gdzie czytamy, że Iwo Bender w 2005 roku, na przełomie 2005 i 2006 roku, w pierwszym rządzie PiS został szefem gabinetu politycznego ministra skarbu Andrzeja Mikosza.
To był tak, to był koniec 2005 roku, ponieważ zaraz potem, na samym początku 2006 roku, i o tym czytamy na dole skanu, minister Mikosz, protektor Iwo Bendera, podał się do dymisji ze względu na tajemniczą pożyczkę 300 tysięcy dolarów dla podejrzanego gracza giełdowego. Poproszę o kolejny skan. Widzimy tutaj znowu fragmenty dwóch artykułów. Czytamy, że w 2002 roku żona Mikosza, protektora Iwo Bendera, pożyczyła 300 tysięcy dolarów z małżeńskiego majątku matce pewnego gracza giełdowego Witolda W. Od razu uspokoję, że nie chodziło o Witolda Waszczykowskiego, chodziło o innego Witolda W. Chodziło o Witolda W. z Trójmiejskiego Półświadka, który był założycielem kantoru, w którym interesy robił boss gdańskiej mafii Nikodem Skotarczak, i policja podejrzewała nawet, że pan W. był nieformalnym doradcą finansowym gangstera. A to, co widzimy poniżej, to nagłówek i fragment artykułu dziennikarza Jerzego Jachowicza, dziennikarza jak najbardziej pisowskiego, który w 2007 roku napisał, że Nikodem Skotarczak miał związki z rosyjską mafią, wymienił nazwisko słynnego supergangstera Siemiona Mogilewicza, opisanego w książce Macierewicz i jego tajemnice, gdyż Mogilewicz ma wiele powiązań z ludźmi, Macierewicza. No dobrze, a tyle o kolegach pana Sypniewskiego, protektora naszego pocztowca, pisowca, ulotkowca Krzysztofa Górskiego. Na koniec tego wątku zapytajmy, gdzie teraz jest pan Sypniewski. Poproszę o kolejny skan. Pan Sypniewski jest teraz w Radzie Nadzorczej firmy Terramar, jak już wspomniałem wcześniej. Firma Terramar, jak czytamy w artykule portalu Intermodal News, w 2021 roku rozwijała, jak to ładnie napisał portal, rozwijała obsługę ładunków na kolejowym nowym jedwabnym szlaku, czyli promowała połączenia, rozwijała i promowała połączenia transportowe z Chinami w ramach projektu Nowy Jedwabny Szlak, który został wymyślony przez totalitarny reżim Chin i który polega na tym, że rządy innych krajów za własne pieniądze mają budować drogi i porty po to, żeby Chińczycy mogli zalewać świat tanimi produktami swoich wyrobników i niewolników. Poproszę o kolejny skan. I w tym artykule czytamy, że firma Terramar dzielnie walczy o to, żeby handel z Chinami kwitł i żeby transport między Chinami a Polską działał jak najsprawniej. I tu w tym artykule mowa jest o tym, że firma walczy z przestojami na terminalach chińskich, na granicy chińsko-kazachskiej. Wspomina też, że korzysta z terminalu w Małaszewiczach na granicy polsko-białoruskiej. Czyli mamy taką ładną opowieść o tym, jak to towar jedzie do Polski, z Chin, przez Kazachstan, a potem przez Białoruś na naszą granicę. Nie wspomina się, że po drodze jest jeszcze jeden kraj, czyli putinowska Rosja, z którą też tu trzeba współpracować, żeby ten towar przejechał. To tyle o firmie Terramar i o panu Sypniewskim, protektorze naszego pocztowca, pisowca, ulotkowca Krzysztofa Górskiego. Wracamy do samego Krzysztofa Górskiego. Była mowa tutaj o współpracy z Rosją, więc wypada zapytać, jak wyglądały stosunki Poczty Polskiej z Rosją. No pytamy o to, bo Krzysztof Górski odpowiada za współpracę międzynarodową w Poczcie Polskiej. Jest dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej od lat. No i tu od razu trzeba przypomnieć artykuł Anny Mierzyńskiej z października 2022 roku, czyli wtedy, gdy już od wielu miesięcy trwała inwazja Rosji na Ukrainę. W tym artykule Anna Mierzyńska udokumentowała to, że rosyjskie firmy obchodzą unijne sankcje
i że sprzedaż towarów dla odbiorców indywidualnych do Rosji trwa, sprzedaż towarów z Polski, mimo blokad. I Anna Mierzyńska opisuje tutaj firmę Fastbox z Kaliningradu, która transportuje towary z Europy i jakby na tej wojnie putinowskiej nawet zarabia. No bo jako firma specjalizująca się w omijaniu blokad zarabiała mniej, gdy blokad nie było, a teraz, gdy się blokady pojawiły w 2022 roku, to firma rozkwitła. I jak ta firma rosyjska Fastbox to robi? A w każdym razie robiła w październiku 2022 roku. Poproszę o kolejny skan. O, udało się. Bałem się, że znowu chochliki nas zablokują na chwilę. Czytamy tutaj, że Rosjanin sobie zamawia produkt w dowolnym sklepie internetowym. Na rosyjskiej stronie wkleja link do oferty. Firma ma swój magazyn w Polsce i zdobywa dla Rosjanina czy Rosjanki ten towar. Przepakowuje towar, zmienia odbiorcę i wysyła na wschód, a dostawami zajmuje się Poczta Rosji lub Poczta Polska, bo Poczta Polska w całym 2022 roku, jak czytamy w artykule, świadczyła usługę przesyłek międzynarodowych EMS, która obejmowała również kraje wspólnoty niepodległych państw, aczkolwiek nie Rosji. I tu dodam od razu, że sprawdziłem i nadal ta usługa działa i obejmuje kraje wspólnoty niepodległych państw. I tu może się pojawić pytanie, w jaki sposób te towary były wysyłane do Rosji, choć niby nie do Rosji. Czy one szły jakoś przez Białoruś? A może tutaj Poczta Polska stosowała taką, jakby to powiedzieć kolokwialnie, prostą ściemę. Mówiła, nie, do samej Rosji nie wysyłamy, ale do Rosji jako części wspólnoty niepodległych państw wysyłamy. No, przypomnę tutaj, jakby ktoś nie wiedział, że wspólnota niepodległych państw to jest właśnie taki blok państw postsowieckich, w którym jest i Rosja, i Białoruś, i kraje środkowoazjatyckie. W związku z tym no, postanowiłem wejść na stronę Poczty Polskiej i zobaczyć, jak to w tej chwili działa, do jakich krajów Poczta Polska tak naprawdę wysyła paczki przesyłki. Tutaj jesteśmy na stronie. Na tej stronie Poczty Polskiej widać listę krajów, do których można wysłać przesyłki i dzisiaj ten filmik, który oglądamy, zrobiłem i widać, jak widać, jest na tej liście Białoruś. Ale jak schodziłem niżej, na razie widzimy Białoruś cały czas, a ja potem zacząłem schodzić niżej. To co znalazłem na tej liście? Znalazłem na tej liście Koreę Północną i schodząc jeszcze niżej, no znalazłem Rosję, proszę Państwa, znalazłem Rosję. Dzisiaj kliknąłem sobie ten link i tam była, proszę Państwa, właśnie tutaj wracam na tę stronę, z której wyszedłem i tam to jest strona Poczty Polskiej. To jest niestety strona Poczty Polskiej. Czyli na stronie Poczty Polskiej cały czas figuruje lista krajów, do których można wysyłać przesyłki i na tej liście jest Rosja. I tu pytanie, czy dzieje się tak dlatego, że za współpracę międzynarodową w Poczcie Polskiej wciąż odpowiada pisowiec Krzysztof Robert Górski, pisowiec, pocztowiec, ulotkowiec, który, jeśli chodzi o ulotki, to akurat Poczcie Polskiej nie zawierzył, tylko sam je poroznosił, chociaż jest dyrektorem w Poczcie Polskiej. No ale mniejsza już z tym, najważniejsze jest to, jak to jest z tą Rosją. Czy Poczta Polska wciąż współpracuje z putinowską Rosją? Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie zdjęcie pana Krzysztofa Roberta Górskiego. Chcę, żeby teraz przez chwilę powisiało przed nami to zdjęcie, bo usłyszymy zaraz za chwilę głos pana
Krzysztofa Roberta Górskiego, albowiem udało mi się dzisiaj z nim porozmawiać i nagrać rozmowę. Poproszę o nagranie. Tak, słucham. Dzień dobry, tu Tomasz Piątek, redakcja Reset Obywatelski. Czy dodzwoniłem się do pana Krzysztofa Górskiego? Tak, przy telefonie. Dziękuję bardzo. Chciałem spytać, dlaczego Poczta Polska. Dziękuję. Chciałem spytać, dlaczego Poczta Polska ciągle oferuje wysyłanie paczek i listów do Rosji na swojej stronie internetowej? Proszę pana, tutaj myślę, że to jest jakiś błąd, jakaś pomyłka. Natomiast mam taką serdeczną prośbę, ponieważ dzisiaj jestem, wie pan, na urlopie. Czy ja mógłbym prosić serdecznie o. Zresztą ja, ponieważ mi się wyświetlił numer, więc ja mogę też oddzwonić do pana, jeśli pan życzy. No. Tak jak mówię, w tej chwili jestem na urlopie, prowadzę samochód i tak nie bardzo też mogę jakby na wszystkie pytania odpowiedzieć. Natomiast my z Rosją nie mamy w tej chwili, wie pan, żadnych przesyłek, nie świadczymy. Nawet często jest zarzut stawiany, dlaczego tego nie robimy. Natomiast no, to jest tego typu polityka. I takie informacje też wydaje mi się, że no, one najprawdopodobniej, jeśli są, to jakieś absolutnie pomyłkowe. Nic o tym nie wiem, musiałbym to sprawdzić, tak jak mówię. Rozumiem. Ja przepraszam, ale ja mam krótki cykl wydawniczy, to dopytam jeszcze. Dopytam jeszcze teraz, bo widzę artykuł OKO.press z 2022 roku, gdzie jest napisane, że firma Fastbox dostarczała pod koniec 2022 roku przesyłki z Polski do Rosji za pośrednictwem Poczty Polskiej, dzięki przesyłkom MMS, którą Poczta Polska wysyła do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Widziałem, że także na Białoruś. Nic o tym nie wiem, no w tej chwili, tak jak mówię, nie pamiętam zupełnie tego, natomiast my, proszę pana, byliśmy i w ogóle jako Poczta Polska jednym z inicjatorów w ogóle, można powiedzieć, wykluczenia czy zawieszenia najpierw Rosji i Białorusi w gremiach międzynarodowych, pocztowych i tutaj konsekwentnie, że tak powiem, stoimy na stanowisku, że no poczta agresora nie może, że tak powiem, w cywilizowanym obrocie i świecie pocztowym funkcjonować. Także zarówno w Światowym Związku Pocztowym, jak też w Post Europe nasze działania i stanowiska były i są jednoznaczne. I również, tak jak mówię, no, obrotu z Rosją nie prowadzimy i tutaj, tak jak mówię, jest to sprawa, która no, jest bardzo tak pryncypialnie przez Pocztę Polską stawiana. Także to z całą pewnością tak, no tak jest, tak? Natomiast tak jak mówię, gdyby pan był uprzejmy, bo ja tego maila, że od pana, że pan będzie tego kontaktu poszukiwał, odczytałem wczoraj późnym wieczorem i ponieważ tak jak mówię, ja jestem na urlopie w tej chwili, nie bardzo mam możliwość, wie pan, bo nie wszystkie rzeczy, no szczegółowo pan pyta, mogę pamiętać, czy się do nich odnieść. Natomiast bardzo bym prosił, gdyby pan był tak uprzejmy, we wszystkich tego typu sprawach kontaktować się z naszym rzecznikiem prasowym. To jest pan Daniel Witowski i tutaj wszystkie informacje, jakieś kwestie związane z tym tematem, czy innymi również tematami, które mogą być dla pana interesujące, my oczywiście służymy, bo poczta stara się być transparentna i starać się wychodzić naprzeciw potrzebom, że tak powiem, mediów i ich zainteresowania. Także serdecznie zapraszam, natomiast tak jak mówię, no mnie w tej chwili jest bardzo trudno się odnosić do pytań, na przykład pan mówi o 22 czy którymś roku, o jakieś konkretne rozwiązania, no tak jak mówię, ja, wie pan, odpowiadam też, proszę pamiętać, za dział filateistyki, za kwestie międzynarodowe, natomiast już za kwestie sprzedażowe, kwestie już takie detaliczno-wysyłkowe i tak dalej, no to tym się nie zajmuję. Natomiast tak jak mówię, tych wszystkich informacji, o które pan pyta, czy poszukuje, no to oczywiście my możemy, czy spróbujemy panu dostarczyć, tylko tak jak mówię, no nie ja i nie w tej chwili. Na pewno. Rozumiem, ale czy może pan w tej chwili tylko jeszcze potwierdzić, że wysyłacie paczki na Białoruś?
Proszę pana, jeszcze raz mówię, wszystkie te pytania, gdyby pan był uprzejmy skontaktować się z naszym rzecznikiem, to pan te informacje uzyska. Natomiast my w tej chwili konsekwentnie z agresorami nie chcemy mieć do czynienia i tak jak mówię, Poczta Polska była w forpoczcie tych poczt na świecie i w Europie, które, że tak powiem, promowały właśnie zawieszanie i wypychanie Rosji, zwłaszcza z tego obrotu międzynarodowego. I dodam jeszcze, że również Białoruś, no, ze względu na jej, że tak powiem, postawę i zachowanie wspierające agresora, no podobnie, tak? Przy czym ja tylko dodam, jeśli pana ten wątek interesuje, że w organizacjach międzynarodowych właśnie, no, myśmy byli promującymi te działania i to spotkało się oczywiście z przyjęciem i generalnie z akceptacją, natomiast było to działanie pionierskie, ponieważ no, na przestrzeni ostatnich dekad to jest pierwsze tego typu zawieszenie, tak, w organizacjach międzynarodowych, właśnie można powiedzieć z inicjatywy Poczty Polskiej, tutaj mojej skromnej też osoby się odbyło, tak. Także no, to z satysfakcją chcę podkreślić. Natomiast mówię, wszystkie kwestie szczegółowe to bardzo proszę tutaj kontaktować się z naszym rzecznikiem, czy też z kolegami w biurze, oni takie materiały też mogą przygotować. Natomiast tak jak mówię, co do zasady z Rosją nie, że tak powiem, handlujemy, czy nie mamy kontaktów. I z Białorusią, rozumiem. No tak. Również z Białorusią. No, tak jak mówię, wie pan, ja nie wiem, jakie pana redaktora jest zdanie, natomiast no, wydaje mi się, że tutaj w tych kwestiach powinno być podejście pryncypialne i po prostu no, takie Poczta Polska no, po prostu prezentuje, tak? Natomiast mówię, te wszystkie kwestie szczegółowej natury, gdyby pan był uprzejmy, to proszę kontaktować się z naszym rzecznikiem. Natomiast ja tylko jeszcze dodam, że wie pan, do nas bardzo wiele podmiotów, osób nawet fizycznych zwraca się z pretensją, tak? Dlaczego my z Rosją się nie kontaktujemy? To nie są jakieś, wie pan, idące w tysiące, że tak powiem, uwagi krytyczne. No niemniej one mają miejsce i tutaj, no, tak jak mówię, my no, po prostu takie, a nie inne stanowisko prezentujemy, że z pocztą agresora i z agresorem nie chcemy tej wymiany i tych kontaktów. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy, nie wiem, usatysfakcjonowałem pana redaktora, czy pan będzie uprzejmy się kontaktować może jeszcze z naszym rzecznikiem? Tak, jeszcze zobaczę i sobie posprawdzam. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo, kłaniam się, miłego dnia życzę. I nawzajem. Proszę państwa, kamień spadł mi z serca. No nie ten kamień, o który chodzi, ale inny. Bałem się, że pan dyrektor Górski biega po blokach warszawskiego Muranowa i roznosi ulotki w swoim czasie pracy, a tu się okazuje, że wziął urlop. No to tu można powiedzieć pod tym względem faktycznie możemy poczuć ulgę, natomiast reszta tej rozmowy to była rozmowa z pisowcem niestety. To było, jest my poczta w naszej poczcie, jesteśmy w forpoczcie innych poczt, i my po pioniersku zwalczamy Rosję, że aż jej wpięty i poczty poszło, tak ją zwalczamy. A to, że na naszej stronie jest ciągle Rosja jako kraj, do którego można wysłać przesyłki, to jest jakiś błąd, niedopatrzenie, drobiazg. A ten artykuł Anny Mierzyńskiej o tym, że wysyłamy do Rosji paczki dla rosyjskiej firmy Fastbox, to ja nie wiem, to jakieś bardzo szczegółowe rzeczy mnie pan tutaj pyta, ja się tutaj zajmuję tak ogólnie współpracą międzynarodową. No więc taka to była rozmowa, ale konkretnie pan Górski kategorycznie zaprzeczył temu, żeby Poczta Polska współpracowała z Białorusią, z białoruskim reżimem. Postanowiłem to sprawdzić znowu i wszedłem na stronę Poczty Polskiej, na podstronę, która się nazywa Realizacja Przesyłek Zagranicznych. Widzimy tutaj tę podstronę pocztapolska.pl łamane przez Realizacja Przesyłek Zagranicznych. Na górze mamy nazwa kraju i usługi, które dotyczą tego kraju. Listy zwykłe, listy polecone, EMS, Global Express, czyli jakiego rodzaju przesyłki można wysyłać do takiego kraju. Tutaj się właśnie na tej stronie dowiadujemy, że do Afganistanu na przykład EMS-a nie można wysłać, ale list zwykły i list polecony
już można, mówimy o Afganistanie, no bo tutaj kraje są w porządku alfabetycznym, na tej liście, która się tutaj zaczyna na górze strony, którą zeskanowałem. Tu mnie jedna rzecz zaciekawiła, informacja o przywróceniu wysyłania przesyłek zagranicznych, o przywróceniu. Czyżby to była lista, która powstała po tym, jak COVID zelżał, że tak powiem, i obostrzenia przestały obowiązywać i poczta wróciła do normalnego działania. No pewnie wtedy ta lista zaczęła być tworzona. Więc pojawiła się we mnie obawa, że ta lista może być nieaktualna. Dlatego poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan, żebyśmy sobie wyraźnie zobaczyli, kiedy ta lista została zaktualizowana. Proszę Państwa, aktualizacja miała miejsce 19 marca 2024 roku, zatem tydzień temu, zatem mówimy o liście aktualnej. Poproszę o kolejny skan. Widzimy sobie właśnie tutaj górę tej listy, AAA, Afganistan, Albania, Algieria. I schodzimy w dół, żeby zobaczyć, do jakich krajów można wysłać. Proszę Państwa, Bermudy, Butan, Białoruś. Jest Białoruś jednak i do Białorusi można wysłać prawie wszystko z tych wyżej wymienionych usług, typów przesyłek, które można wysłać. Tylko jednej nie można wysłać na Białoruś. Niestety trochę mi się smutno zrobiło po tej rozmowie. No ja nie oczekuję od pisowców niczego innego niż albo kłamstwa, albo ignorancji. No ale trochę mnie to poraziło, bo pan Krzysztof Robert Górski brzmiał jednak jak człowiek cywilizowany, a tacy wiedzą, że w żywe oczy się nie kłamie. I najwyraźniej pan Krzysztof Robert Górski poczuł jakiś dyskomfort też po tej rozmowie, ponieważ przysłał mi długiego SMS-a, poproszę o kolejny skan, w którym przeczytałem: Szanowny panie redaktorze, jestem na urlopie, trochę zajęty poza zawodowo. No klatki schodowe na Muranowie wiedzą, co to za zajęcia. Dlatego nie wiem, czy do końca precyzyjnie odebrałem pana pytania. Pytał pan o wymianę z Rosją i Białorusią. Poczta Polska nie prowadzi żadnej wymiany z Pocztą Rosyjską. Ponadto podejmowaliśmy zdecydowane działania na rzecz zawieszenia, wykluczenia Rosji, ale też Białorusi z międzynarodowych gremiów pocztowych. Poczta Polska zdecydowanie wspiera Pocztę Ukraińską i Ukrainę. Jeśli chodzi o wymianę z Białorusią, to tam Poczta Polska nie jeździ, ale uwaga, jednak, ale... Ograniczona wymiana odbywa się przez Litwę z wykorzystaniem logistyki poczty białoruskiej. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, czyli już mnie nie odsyła do rzecznika. Poproszę o kolejny skan, ponieważ jestem strasznym człowiekiem i postanowiłem sprawdzić również to, co mi napisał pan Krzysztof Górski w SMS-ie. Pomyślałem sobie fajnie, że Poczta Polska unika bezpośredniego kontaktu z Białorusią, ale Poczta Polska daje swoim użytkownikom, swoim klientom, pozwala swoim klientom śledzić przesyłki, również te zagraniczne, w internecie, online, na żywo, żeby się ludzie dowiadywali, co się dzieje z ich przesyłką, gdzie dotarła. I tu mamy właśnie skan górnej części strony internetowej, podstrony z oficjalnej strony Poczty Polskiej. Ta podstrona się nazywa polskapoczta.pl, paczki, listy, przesyłki zagraniczne, paczki, śledzenie przesyłek zagranicznych, paczki, taka skomplikowana nazwa. Tu też mamy listę zaczynającą się od AAA, Afganistan, Albania, Andora. Zejdźmy w dół, poproszę o kolejny skan. I co mamy? Znowu mamy Bermudy, Butan, Białoruś. No i tu się rodzi pytanie, czy na pewno Poczta Polska, tak jak mówił pan Górski, unika bezpośredniego kontaktu z białoruską pocztą? No bo jak tu śledzić paczkę w Białorusi idącą bez kontaktu z białoruską pocztą, z białoruskim reżimem, czy z jakąś białoruską firmą pracującą dla reżimu i pełniącą usługi pocztowe?
Może tam mają jakąś wyjątkową, małą, niezależną firmę, która walczy z reżimem i a w każdym razie stara się być niezależna od reżimu i jakoś te paczki dostarcza użytkownikom i nie płaci podatków reżimowi, albo przynajmniej próbuje nie płacić podatków na reżimu Łukaszenki. No, zastanawiałem się i proszę Państwa, co zrobiłem? No, spróbowałem skorzystać z tej opcji, zobaczyć jak ona działa i nakręciłem następny filmik. Tu właśnie widzimy, jestem na tej stronie, z której skan przed chwilą pokazywałem i postanowiłem kliknąć Białoruś, żeby zobaczyć jakie mam opcje śledzenia paczki w Białorusi. Kliknąłem i proszę Państwa, natychmiast przeniosło mnie na Bielpocztę, na narodowy, czyli krajowy, czyli reżimowy, na stronę reżimowego operatora Republiki Białoruskiej, na stronę reżimowej Poczty Białorusi. Tu właśnie widzimy ten obrazek. Tak więc proszę Państwa, no jakby Poczta Polska pod wodzą pana Krzysztofa Górskiego, kandydata PiS w wyborach samorządowych, Poczta Polska unika bezpośredniego kontaktu z Białorusią, z białoruską pocztą, wyręcza się Litwinami, ale przełącza bezpośrednio swoich użytkowników na stronę, na oficjalną stronę internetową reżimowej poczty Łukaszenki, co prawdopodobnie nie jest bezpieczne, bo wiemy, do czego te reżimy wykorzystują strony internetowe, do czego wykorzystują dane, które pozyskują z internetu, do tego, żeby nas szpiegować, osłabiać i niszczyć. Proszę Państwa, to było bardzo pouczające. Rozmowa z panem Krzysztofem Górskim i konfrontowanie tego, co mówi, z tym, co można znaleźć bardzo łatwo na stronie internetowej Poczty Polskiej. I zapewne wielu z Państwa teraz poczuje taką chęć, żeby zacząć krytykować nowe władze i mówić, jak to jest, że takie rzeczy się dzieją, że Poczta Polska wciąż przekierowuje swoich użytkowników na stronę Poczty Białoruskiej, tak jak gdyby pisowscy przyjaciele Łukaszenki ciągle rządzili. I jak to jest, że w instytucjach państwowych, w państwowych firmach ciągle są pisowcy na bardzo ważnych stanowiskach. I wiecie co, ja też się trochę wkurzyłem, ale ja cały czas pamiętam, że ta władza obecna, demokratyczna stała się władzą niedawno, jeszcze parę miesięcy temu była zaszczuwaną opozycją, działa w bardzo trudnych warunkach, dlatego proponuję, żeby potraktować to, co zobaczyliśmy z krytycyzmem, ale umiarkowanym wobec nowej władzy, powinniśmy raczej nie złorzeczyć, tylko mówić władzo, spręż się, niech te miotły demokratyczne szybciej wymiatają, a tam, gdzie ktoś przekroczył prawo albo splamił się współpracą ze wschodnimi reżimami, wrogimi Polsce i całej wspólnocie Zachodu, tam demokratyczna miotła powinna się przeobrazić w demokratyczną rózgę. Dlatego zachęcam, żebyśmy z życzliwym uśmiechem dla nowej władzy, ale jednak tę dzisiejszą transmisję jak najszerzej udostępniali, wysyłali znajomym. Serdecznie tutaj pozdrawiam ministra aktywów państwowych, pozdrawiam cały rząd, nie nawołuję, powtarzam raz jeszcze tutaj do jakiejś rebelii przeciwko nowej władzy. Wiem, że jest wam ciężko, wiemy, myślę wielu z nas wie, że jest wam ciężko, ale musicie po prostu się sprężyć, żeby Polskę z tego reżimowego zanieczyszczenia oczyścić. Mówiąc zanieczyszczenie, nie mam tu na myśli konkretnych ludzi, bo nie jestem pisowcem, nie porównuję ludzi do brudu, mam na myśli złe praktyki. A teraz, proszę Państwa, będziemy mieli gościa niespodziankę. Będziemy mieli gościa niespodziankę, którym jest Piotr Szumlewicz. Piotr Szumlewicz poprowadzi dzisiaj
poprowadzi dzisiaj nasz codziennik. O, dostałem właśnie informację, że znowu mamy niespodziewaną trudność. Gość niespodzianka jeszcze się nie pojawił. O, jest. Zapraszam Piotra Szumlewicza, żeby nam powiedział, co dzisiaj w codzienniku. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jestem punktualny, tylko właśnie dojechałem do Elbląga, gdzie będę negocjować jutro rano z bardzo nieprzychylnym nam pracodawcą. Dzisiaj będziemy mówić, miało być śmiesznie, a będzie raczej bardzo poważnie i smutno. Dzisiaj z Piotrem Nowakiem, dziennikarzem Infor.pl, będziemy mówić o mobbingu. Dzisiaj bardzo bulwersujący materiał w Onecie na temat mobbingu w RMF FM. My będziemy analizować ten tekst, zresztą czytałem oczywiście również stanowisko tej strony posądzonej o mobbing, żeby nie było, że od razu wyroki tutaj jakieś formułuję. Natomiast te zarzuty rzeczywiście są bardzo, bardzo poważne. Te sformułowania, które padają ze strony wielu dziennikarzy RMF FM, to znaczy tamten materiał jest bardzo obszerny w Onecie, więc też polecam wszystkim, żeby się z nim zapoznali, no to są bardzo poważne zarzuty. Jedno tylko sformułowanie, no które przyznam zrobiło na mnie wrażenie, że jeden dziennikarz cytuje, będziecie zapierdalać jak Żydzi w getcie, a tobie jeszcze każą nosić opaskę na ramieniu, więc no... Ja grubo, że tak powiem. Nie, przepraszam. Wiesz co, o mało po prostu nie rzuciłem jakimś bluzgiem po prostu, bo to jest coś niewiarygodnie ohydnego i to w RMF-ie, tak? Tak, no i ten materiał w Onecie właśnie jest od, że tak powiem, dłuższego czasu i no smutno to dosyć wygląda, muszę powiedzieć, więc no grubo, że tak powiem. Więc no i o tym właśnie będziemy już za chwilę z Piotrem Nowakiem rozmawiać. No temat jest więc smutny, miało być, jak mówię, wesoło, a będzie trochę raczej przykro, bo tekst jest bulwersujący, chciałoby się, żeby to była nieprawda, ale wygląda niestety na to, że jest to prawda o tyle, że naprawdę bardzo dużo niezależnych, że tak powiem, osób no mówi w podobnym duchu, że to, co się działo w RMF FM rzeczywiście miało charakter systemowy, tych sformułowań naganych było bardzo dużo, więc no... Smutno to wygląda i niestety prawo dotyczące mobbingu w Polsce również wygląda średnio, to znaczy właściwie nie ma żadnej kary dla mobberów. Ja tutaj oczywiście odniosę się do tego, że wielu z naszych widzów może od razu skojarzyć to, że RMF niejednokrotnie publikował informacje czy komentarze, które może nie w sposób bardzo wyraźny, ale pośrednio jednak były korzystne dla poprzedniej władzy, dla PiS, ale niestety tego rodzaju praktyki znajdujemy i wśród firm pisolubnych, i wśród firm pisoodpornych, co mnie martwi. Jak wiecie, ja tutaj w moim programie nie mówię dużo o sprawach socjalnych, mówię o zagrożeniach dla bezpieczeństwa narodowego, ale właśnie dlatego uważam, że to jest też sprawa bezpieczeństwa narodowego. My w obliczu wroga powinniśmy się wykazać w naszym kraju i w Europie jak najdalej posuniętą solidarnością. I ta solidarność musi obejmować ludzi biedniejszych, pracowników, kobiety. Nie może być tak, że pracownicy są mobowani, a kobietom odmawia się na przykład prawa do legalnej aborcji. Bo wtedy nie jesteśmy solidarni, nie jesteśmy zjednoczeni wobec wroga. Wielka część naszego społeczeństwa nie czuje się częścią tej armii, która musi wroga odeprzeć. Więc ja tutaj już nie tylko ze względów humanitarnych i społecznych, ale nawet ze względów bezpieczeństwa narodowego bardzo popieram walkę z mobbingiem, nie tylko w RMF FM. My już tutaj za chwilę kończymy. Ale tak, Piotr. Już gość tam czeka, natomiast no, temat jest bulwersujący i zachęcam też Was, żebyście się dzielili swoimi doświadczeniami odnośnie mobbingu. Też ja jako lider związkowy chętnie Wam pomogę, więc myślę, że temat jest ważny, ciekawy i, no, i też taki społecznie bardzo istotny. No, po prostu. Bardzo dziękuję. Zapraszam na codziennik i zapraszam serdecznie za tydzień na kolejne dochodzenie prawdy. Do zobaczenia. Reset Obywatelski.